Krzysztof Czoban, witam Państwa w programie Na Temat. Witam i zapraszam, a gościem dzisiejszego programu jest dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, pan Kamil Tkaczyk. Program Gazela to ten program, na który możemy liczyć, powiedzmy, w dużym stopniu, bo około 8 milionów złotych może trafić do Radomia, a my z kasy miejskiej prawdopodobnie w tym momencie nie wyłożymy nic. Dzięki temu mogą powstać między innymi dodatkowe kilometry ścieżek rowerowych, czy chociażby zakup, wiadomo, autobusów zasilanych gazem ziemnym. Jakie szanse na realizację programu Gazela? Szanse są bardzo duże, dlatego że wspomniał Pan też o ścieżkach rowerowych, ale pierwszym, jak gdyby najmocniejszym argumentem przemawiającym za skorzystaniem akurat z tego programu jest to, że pojawiają się środki finansowe, które pozwolą nam na zakup pojazdów komunikacji miejskiej. I tutaj jest bardzo dobra wiadomość, że są to pojazdy energooszczędne, ale również te, które chronią środowisko. Czyli gaz ziemny, tak? Promowane są rozwiązania, akurat gaz ziemny z połączeniem z elektrycznością, a więc z elektrykiem. Nie jest to czysty gaz ziemny, te pojazdy, które mamy w Radomiu, część z nich jest tylko zasilana właśnie gazem ziemnym. Natomiast tu jest pewnego rodzaju hybryda, która pozwoliłaby nam w tym momencie również na asynchroniczne, czyli wykorzystywanie jeszcze dodatkowo energii elektrycznej z tytułu zhamowania, bądź też na przykład kontynuowania jakiejś jazdy, powiedzmy, która pozwala nam na odzyskiwanie energii z samego pędu pojazdu. Ile mniej więcej autobusów? W tej chwili planujemy zakup 10 pojazdów w ramach tego programu. Krótkie, tak jak, długie? 12-metrowe. 12-metrowe to jest akurat jeden ze szczegółów tego programu. Pozwoli nam to na wykorzystywanie jeszcze bardziej efektywne tej sieci, którą mamy akurat w MPK do zasilania akurat gazem CNG. A jednocześnie kluczowym argumentem tutaj jest to, że możemy skorzystać i dostać do 100% dofinansowania. No trudno nie skorzystać wtedy, kiedy takie pieniądze po prostu... Zgadza się. W tej chwili w Polsce jest 8 miast, które mają sieci CNG, sieci, które pozwalają na zasilanie akurat takich pojazdów, między innymi Radom. I myślę, że warto się o to pokusić, bo jest do wzięcia w sumie 80 milionów złotych akurat w tym programie. Jest dosyć krótki czas na realizację tego programu, bo tylko do końca 2015 roku, ale niemniej warto wystartować w tym programie i skorzystać. Kiedy możemy się dowiedzieć, czy będziemy uczestnikiem tego programu? Wnioski, czy będziemy? Na pewno będziemy składali wniosek. Wniosek składa się w tym momencie do początku kwietnia i na pewno wystąpimy z takim wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A zgoda w takim razie, kiedy może być? Jest to opisane w taki sposób, że do dwóch miesięcy może trwać pierwotna weryfikacja wniosków. Po tej pierwotnej weryfikacji będziemy mieli informację, czy po pierwsze załapaliśmy się na listę rankingową i czy była potrzeba w ogóle tworzenia takiej listy rankingowej, ponieważ może się okazać, że wystartuje 5 miast i w tym momencie każdy z nich będzie chciał wziąć 8 czy 10 milionów złotych na zakup takich pojazdów. Więc w tym momencie nie ma listy rankingowej, każdy, kto złoży wniosek, uzyskuje dofinansowanie. Natomiast jeżeli dostaniemy takie dofinansowanie, w tym momencie będą konkretne warunki w umowie, wysokość dofinansowania oraz termin realizacji. A ścieżki rowerowe? Żeby realizować ścieżki rowerowe, powinniśmy mieć w tym momencie przygotowane projekty, ponieważ jest to warunek. I druga rzecz, żeby można było skorzystać z budowy ścieżek rowerowych, najpierw trzeba zakupić autobusy. W tym przypadku, w tym projekcie na razie nie będziemy składali wniosków o ścieżki rowerowe, dlatego że one będą projektowane i są zaprojektowane chociażby przy planowanej do budowy ulicy Młodzianowskiej i w długości ulicy Obwodnicy Południowej, więc na razie te dwa projekty będziemy realizowali. Na pewno pojawią się kolejne pieniądze w następnych rozdaniach unijnych, na które będziemy mogli wykorzystać właśnie na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o Obwodnicy Południowej Radomia. Poproszę kolegę realizatora o grafikę. Mówiło się także o problemie właśnie przy Obwodnicy Południowej, bo wiemy, że to jest schemat obwodnicy południowej. Fioletowym kolorem zaznaczone są ścieżki rowerowe. Jak widzimy, ścieżki porozrywane. Niestety nie ma jednolitego ciągu ścieżek rowerowych przy obwodnicy południowej. Natomiast proszę zwrócić uwagę również na to, że te ścieżki będą połączone bądź to wspólnymi ciągami pieszo-rowerowymi, bądź to właśnie będą kontynuacje tych ścieżek, natomiast będzie to wszystko wykonywane na etapie już wykonawstwa ostatecznego, czyli wtedy, kiedy będziemy kładli brukarkę, wtedy, kiedy będziemy stawiali już krawężniki pod same ścieżki rowerowe i chodniki. Czyli może Pan teraz jasno stwierdzić, że w momencie, kiedy zakończy się pełna budowa obwodnicy... Zachowamy ciągłość przejezdności dla rowerzystów, bądź to na samej ścieżce rowerowej, bądź na łączonym ciągu pieszo-rowerowym. W całym ciągu obwodnicy południowej. No tak. To dobra wiadomość dla rowerzystów.